Artur mówił, że takich ludzi jak on są 2% ludzi na świecie. Ja jestem najrzadszym typem, jest tylko 1% takich Amen. Ludzi. Także przybiłam ciebie, Artur. Wiem. Dodatkowo wyszło, że jestem osobą, która posiada najrzadszy typ inteligencji z 8, które są. Wiecie, że mamy tutaj złożenie tych 8 typów, ale ten, który ja prezentuję, jest najrzadszy. Więc jestem rzadkim kamieniem, unikatem. I wiecie co? I przez większość mojego życia to było moje przekleństwo. Bo mnie wytykali, że jestem inna. Wiecie? I to była moja łatka. Ja tego nie cierpiałam strasznie. To było moje przekleństwo. Ale kiedy zaczęłam budować z Bogiem po kolei te fundamenty, kiedy zaczęłam poznawać siebie, budować moje poczucie własnej wartości, to odkryłam, że to jest błogosławieństwo. To, że jestem inna, to jest błogosławieństwo nie tylko dla mnie, ale dla was, Kościele. Amen. Ponieważ mogę wam dać coś, czego nie macie i doposażyć was w tych elementach, których wy po prostu nie posiadacie w sposób naturalny. Ale w drugą stronę to też działa. Czyli ja mogę wziąć od was te elementy, których ja nie posiadam. Ja w ogóle widzę dzisiaj, na czym polega zależność jeden z drugim. Kilka lat temu pewien prorok powiedział do mnie w ten sposób. Twoja służba rozpocznie się wtedy, kiedy Kościół będzie gotowy. I wiecie co, ja dzisiaj rozumiem te słowa, o co chodzi. Na mnie trzeba być gotowym, dlatego że jestem najrzadszym typem. Ja nie zachowuję się tak jak wszyscy. Ja inaczej przeżywam. Ja wielokrotnie inaczej się zachowuję, inaczej się wypowiadam. Ludzie są przyzwyczajeni, nawet w Kościele, do pewnego standardu, że jesteśmy jacyś. Ale ja będę wam pokazywać swój świat i będę coraz więcej mówiła o sobie, o tym, jak przeżywam, co przeżywam z Bogiem w życiu, jaki jest mój punkt widzenia, jaka jest moja głębia, po to, żebyście mogli wraz ze mną odkrywać ten świat. Ponieważ jestem darem dla Kościoła i dzisiaj to mówię świadomie. Znacie moją drogę rozwoju i wiecie, że ja byłam bardzo poniżonym człowiekiem. I kilka lat temu bym tutaj nie stanęła i nie powiedziała takich słów. Ale dzisiaj jestem bardzo świadoma tego, co prezentuję, tego, co mam. Że chodzi mi o jakość i chodzi mi o wartość. Chodzi mi o głębię. To mnie interesuje. Nie rzeczy, które są pospolite, które są błahe. I będę wciągać was w swój świat. Tak zadecydowałam. I w zeszłym tygodniu kolejny prorok przyszedł do mnie i powiedział, czy jesteś na to gotowa, bo to będzie bolało. Ja mówię tak, do końca. Będę do końca autentyczna przed wami. Ponieważ tylko taka jestem dostępna dla Świętego Ducha. Tylko w taki sposób możecie dotknąć mojego życia. I mogę być dla was błogosławieństwem i mogę przyjmować to błogosławieństwo z waszej strony. Tylko w takiej postaci, tej czystej, bez masek, bez czegoś, co jest nabudowane. I wiedziałam, że to będzie bolesne z tego względu, że nie wszyscy będziecie mnie rozumieć. Jestem tego świadoma. Prawie nikt mnie nie rozumie. Będziecie się czasami zastanawiali, o co mi chodzi. Niektórych z was zainspiruję. Niektórych was zadziwię. Niektórych może z was nawet rozczaruję tym, jak odkryjecie, jaka jestem. Ale tak jak dzisiaj Artur mówił o tym swoim poziomie, ja też pójdę swoją własną drogą, taka Amen. Jaka jestem. Jako ten najrzadszy typ osobowości i inteligencji po prostu. I tym będę się dzieliła z wami. I to jest taki wstęp, do tego chcę powiedzieć dalej, bo ja to sobie przygotowałam comiesięczny raport, co jako perspektywa prorocza widzimy, żeby wam przekazać. Ale przez pół uwielbienia po głowie chodziła mi jedna rzecz. I ja wiem, że to jest Duch Święty. I ja wiem, że to jest mój przełom. I ja wiem, że ja mam to zrobić. Więc powiem tak. Kilka dni temu na Facebooku widziałam taki filmik, taka śmieszna scenka komediowa, gdzie jest taki facet z taką kobietą, która mini się tłumaczem. No i siedzą przedstawiciele, prawdopodobnie coś biznesowi. I są karteczki, imię, nazwisko, z jakiego kraju ten człowiek jest. Chodziło o sprawdzenie umiejętności, kompetencji tej kobiety tłumacz. I ona patrzyła na karteczkę. I wiecie, jak wyglądało tłumaczenie? To było na takiej zasadzie. Widzi szwedzki i było tak. Gurla, 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 gurla. Ta kobieta szwedka się patrzy. Patrzy kolejna kartka. Włoch. Italiano, Maggiano, Ola, Macchiano, Eccetto. Kolejna kartka. Chiński. Ua!
Chandakata! I kolejna, na przykład, tam był człowiek z Afryki. Umba, umba, bumba, bumba, mumba, 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 where is my sandwich? I ja miałam tak pół uwielbienia. Mówię, dobra Boże, w ogóle idę w to. Idę w to i podzielę się z wami taką głupotą. Ale głupstwo Boże jest mądrzejsze niż mądrość tego świata. A ja chcę właśnie wam pokazywać tą mój punkt widzenia i tą moją perspektywę, moją przeżywalność. I to jest też dobry wstęp do tego, co będę mówiła a propos tego, co widzimy aktualnie. Bo chcę mówić o tym, że potrzebujemy wychodzić z przyzwyczajeń. Amen. Więc to, co dzisiaj zaprezentowałam, to coś zupełnie innego. W Kościele musisz pozbywać się przyzwyczajeń. Perspektywa prorocza musisz pozbywać się przyzwyczajeń. Bo może twoje poselstwo właśnie będzie wyglądało tak, jak teraz przed chwilą zaprezentowałam. Musisz być na to gotowy, człowieku Boży. I teraz tak. Przyzwyczajenie to jest nasz wróg. Ja kiedyś o tym też mówiłam, takie poselstwo, że pamiętacie, w sukience ślubnej wyszłam i mówiłam na ten temat. Cały czas jest to coś aktualnego i ważnego dla nas, abyśmy zrewidowali nasze postępowanie, nasze życie. Słuchajcie, nawyki, rutyna, schematy, przyzwyczajenia same w sobie nie są złe. O ile one niosą ci korzyść, o ile one niosą ci życie, o ile one usprawniają twoje funkcjonowanie, o ile widzisz, że to jest coś pozytywnego do twojego życia, że przyspiesza twoje działania, jest spoko. Ale jeżeli to się staje twardym schematem, skostniałym, gdzie już tam nie płynie życie, to masz już problem. Przyzwyczaiłeś się do wielu takich rzeczy. One już przestały działać w twoim życiu, ale dalej kurczowo się trzymasz tego. A ja powiem tak, jeżeli nie zaczniesz tego zmieniać, to zacznie ci to szkodzić w twoim dalszym rozwoju, w twojej wolności. Więc prośba taka, zrewidujcie swoje własne przyzwyczajenia życiowe, te schematy myślowe, tak funkcjonujecie pod tym kątem. Tam, gdzie płynie życie, spoko, to jest dla waszej korzyści, to jest po to, abyście się rozwijali. Ale tam, gdzie nie ma tego argumentu, dlaczego tak myślicie, dlaczego tak robicie, dlaczego tak postępujecie, dlaczego tak się wypowiadacie, nie ma za tym już nic więcej, to trzeba to zrewidować i dokonać zmian, ponieważ to będzie wasz bloker w dalszym rozwoju. To, na co powinniśmy teraz zwrócić uwagę i to widzimy cały czas jako perspektywa prorocza, że z miesiąca na miesiąc to się staje coraz jakby bardziej newralgicznym tematem, to jest wolność. Mówiliśmy już trochę na temat wolności, ja chcę dalej ten temat pociągnąć. Bardzo jest ważne, abyś parł na swoją własną, osobistą wolność. Nie możesz się w tej wolności zatrzymywać. Masz być człowiekiem w 100% wolnym. W swoim myśleniu, w swoim funkcjonowaniu, wolnym od schematów, wolnym od wszelkiej rutyny, wolnym od religii, od humanizmu, od tego wszystkiego, co jest wokół, co jest szkodliwe, co nie przynosi ci życia. Masz być wolny. Dostałeś życie w darze i to życie w obfitości. Wiecie, co jest domeną życia? Ruch, zmiana, cały czas. Życie to jest postęp, to jest progres, to jest metamorfoza, transformacja, to jest działanie. Jeżeli czegoś takiego nie ma, jesteś bez ruchu, nie ma możliwości, abyś poszedł dalej. Tylko wtedy, kiedy jesteś człowiekiem wolnym, tak naprawdę masz możliwość, aby coraz więcej czerpać z tego życia. Tylko wtedy nie ma w pełni możliwości, w pełni korzystania z życia, jeżeli nie będziesz człowiekiem wolnym. Nie ma takiej możliwości. Potrzebujesz zrewidować swoje własne życie i zobaczyć, co cię zniewala. Zniewalają cię stare toki myślowe. Rutyna, przyzwyczajenia. Musisz na to zwrócić uwagę. Twoje życie ma być bogate, ma być kolorowe, ma być pełne obfitości pod każdym względem, jak tabor cygański. Tam ma być wszystko. Masz być człowiekiem w pełni niezależnym. Masz być człowiekiem, który przeżywa na maksa, który cieszy się każdym dniem, czerpie pełnymi garściami, ale to jest możliwe tylko wtedy, kiedy rozprawisz się ze schematem i rozprawisz się z każdym przyzwyczajeniem, który jest blokerem w tym, abyś miał ten przepływ życia. Nie ma innej możliwości. To jest jedyny sposób, aby w pełni przeżywać i doświadczać życie. W swojej głowie musisz być gotowy do radykalnych i nagłych zmian. Ja nie mówię, że musisz je wprowadzić w swoje życie, ale chodzi o to, żebyś był gotowy. Dzisiaj pracujesz w takiej pracy. Czy w swojej głowie jesteś gotowy jutro rozpocząć zupełnie coś innego? Czy jesteś w stanie z dnia na dzień się wyprowadzić? Czy jesteś w stanie z dnia na dzień zmienić styl ubierania? Jeżeli jest jakiś z tym problem, bo się do czegoś przyzwyczaiłeś, no właśnie, to jest problem, bo to ci już będzie blokowało w twoim dalszym rozwoju.
bo się do czegoś przyzwyczaiłeś. Ale dlaczego jesteś przyzwyczajony? Duch nie ma granic. Twoje życie ma też nie mieć granic. Nie możesz sobie na to pozwalać. Twoje życie ma być szerokie i barwne i kolorowe. Pełne przygód. Bez barier. I to jest twoje zadanie, żeby do tego doprowadzić. To jest bardzo ważne, słuchajcie. W innym wypadku, jeżeli nie będziesz parł na tą wolność i nie będziesz rozprawiał się z tymi wszystkimi blokerami, to wiecie, co się będzie działo? Oprócz tego, że nie będziesz w pełni przeżywać życia, tylko w jakimś procencie, na ile pozwoli ci twój schemat myślowy, na ile ci pozwoli jakaś rutyna, w którą wszedłeś. Stanie się tak, że ty przestaniesz rozumieć ludzi, którzy w tą wolność wbiegną, nawet wśród nas. Przestaniesz ich rozumieć, przestaniesz się z nimi komunikować, bo oni będą prezentowali zupełnie inny poziom, oni inaczej będą przeżywać, oni co innego będą widzieć. Nie będziesz mógł złapać z nimi komunikacji. A co będzie dalej? Również będziesz negował ich sposób przeżywania wolności. Będziesz oponentem wobec ludzi, którzy przeżywają wolność. Więc to jest ważne, żebyście na to zwrócili uwagę. Są też tacy ludzie wśród nas, którzy już się przyzwyczaili do swojej własnej niewoli. Przez lata przyzwyczaiłeś się do tego, że jesteś w niewoli. Podwaliną każdego schematu, który już nie działa, każdego przyzwyczajenia jest lęk. Robisz coś z automatu, robisz coś schematycznie. Za tym stoi lęk. Nie robisz inaczej. Do czegoś się przyzwyczaiłeś. Dlaczego? Za tym stoi lęk. Ten mocarz lęk nie został całkowicie wyeliminowany z twojego życia. Przyzwyczaiłeś się do niego. Jesteś jak Józef w domu Potyfara. Jesteś niewolnikiem. Ustawiłeś się w tym życiu. Dobrze ci idzie. Zarządzasz. Jest pięknie. Zapomniałeś już o tym, że jesteś niewolnikiem. Bo nie masz takiego samego... Nie podzielasz losu innych niewolników w tym domu Potyfara. Masz się dobrze, dobrze jesz, dobrze wyglądasz, dobrze ci idzie, ale cały czas jesteś niewolnikiem, mimo że zarządzasz. Musisz się rozprawić z każdym najdrobniejszym lękiem, bo jeżeli tego nie zrobisz, to cię będzie trzymało, to cię będzie blokowało w życiu. To doprowadzi do tego, że krok po kroku będziesz okradany z tego życia, aż zostaniesz wtrącony do więzienia, tak jak Józef. Sam, na własne życzenie, ponieważ przyzwyczaiłeś się do tego. Wielu z was jest w takim miejscu, mówi, już rozprawiłem się z lękiem w grubych sprawach, ale co? Dalej boję się pająków. Czyli się boisz. Czy jesteś w niewoli lęku? Dalej się boję, co powiedzą, jak wyglądam. Cały czas to jest lęk. Boję się, jaką ocenę, czy dobrą ocenę dostanie moje dziecko. Drobne lęki. Boję się, że się spóźnię do pracy. To jest lęk. Cały czas. Żeby wyjść z tego miejsca, musisz się zgodzić z prawdą. Powiedzieć tak, boję się. Nieważne, że to jest mała rzecz. Nie mów mi, że rozprawiłeś się z grubym lękiem. Bo jeżeli się czegokolwiek boisz, to znaczy, że się boisz. Musisz stanąć w prawdzie i powiedzieć, boję się. Żeby móc wyjść na wolność. Bo to będzie cię blokowało przed przepływem życia. Nie bądź niewolnikiem. Jezus przyszedł, aby dać ci życie w obfitości, wyzwolił cię, ale jeżeli ty nie wyjdziesz na wolność, nic się nie wydarzy, bo to jest wszystko w twojej decyzji, wszystko w twoich rękach. Dalej. Zwróć uwagę, jak funkcjonujesz, jeżeli chodzi o twoje emocje. Zarządzaj swoimi emocjami, nie pozwalaj, żeby one fruwały tak, jak chcą. Zarządź nimi. Bardzo ważne jest to, żebyś doprowadził swoje emocje do miejsca równowagi. Wszystkie rozchwianie emocjonalne teraz się będą nasilały w tym czasie. Jeżeli masz jakieś stany rozkalibrowania emocjonalnego, będzie się to nasilało. Dlatego zarządź emocjami. Wprowadź je w miejsce równowagi Bożej. To jest bardzo, bardzo ważne. Inaczej będziesz przeżywał różnego rodzaju straty i będziesz przechodził różnego rodzaju kryzysy i otoczenie wokół ciebie też będzie tego doświadczało. Bo będzie tego uczestnikiem. Dalej. Bardzo ważne jest to, abyście skupili się na tym, co tu i teraz. Wasze życie rozgrywa się tu i teraz. Nie wczoraj i nie jutro. Dziś. Dziś jest dzień łaski zbawienia. Masz dziś do wykorzystania. To dziś przeżywasz życie.
Nie masz nic poza tym. Diabeł rozprasza uwagę ludzi, kierując w przeszłość, rozpamiętując stare rzeczy, bądź kierując umysły ludzi w przyszłość, myśląc o tym, co to będzie w przyszłości. Nie. Musisz skupić się na tym, co tu i teraz. Skup się na tym, co mówię, skup się na tym, co tutaj się dzieje. W pełni przeżywaj dzisiejszy dzień. To jest wszystko, co posiadasz. Bo jest taki diabelski myk, żeby przekierowywać non-stop uwagę ludzi. Gdzieś indziej, w inne miejsca. Ale to tylko tu i teraz masz kontakt sam ze sobą. Tylko tu i teraz masz kontakt z Bogiem. Tylko tu i teraz masz kontakt z drugim człowiekiem, kiedy jesteś świadomy tego, co tu i teraz. Tu się teraz coś rozgrywa, tu się dzieje. Nie daj się rozproszyć diabłu. Nie daj się okraść z tego, co ma miejsce wokół. Ja o tym będę więcej mówiła we wrześniu. I na koniec. No właśnie, ponosisz różnego rodzaju straty. Mają miejsce różne wydarzenia trudne w twoim życiu i tobie się wydaje, że jest to coś na zasadzie doświadczenia Bożego, że to jest jakaś próba Boża w twoim życiu. Ale to nie jest żadna próba Boża, tylko po prostu nie ogarniasz swojej psychofizyczności. Po prostu nie wziąłeś się za to, aby wprawdzie układać swoje życie i ci się wywraca po kolei, jedna dziedzina za drugą. I to nie jest żadna próba Boża. Tylko po prostu ty nie zarządziłeś odpowiednio, nie wziąłeś odpowiedzialności, więc dzisiaj zbierasz owoce tego. To jest tyle. Dzięki.